Siema. Trzecia pozycja pentatoniki molowej, tonacja A. Pentatonika molowa miała dźwięki, pentatonika molowa w tonacji A miała dźwięki A, C, D, E, G. Pięć dźwięków, co nazwa penta, od posłu pięciu. A, C, D, E, G, A i oczywiście jeżeli... A, C, D, E, G, przepraszam. A, C, D, E, G. I oczywiście jak dochodzimy do G, to idziemy później do następnego dźwięku A, C, D, E, G, A, C, D, E, G. A i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jakby to zawrzeć w kółku, dać na górze literkę A, to byśmy mieli A, C, D, E, G, A na górze i po prostu w kółku idziemy albo od niskiego do wysokiego, albo od wysokiego do niskiego. Tutaj w tym bardzo ważne jest to, żeby się nauczyć schematu mechanicznie, żeby po prostu nie trzeba było się zastanawiać, a gdzie tutaj palec, który palec, jaki palec. Jak ona wygląda? Trzecia pozycja wygląda mianowicie tak. Czyli po prostu dźwięki, skąd ona się wzięła, może ktoś powiedzieć, skąd to ta trzecia. Pierwsza powstała od pierwszego dźwięku, A, C, D, E, G, A. Druga od drugiego dźwięku, C, D, E, G, A, C, D. I to trzecia, jeżeli A, C, trzecia od dźwięku D. Czyli D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D, E. Czyli progami. 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12. 10, 13, 10, 12. Zagram to jeszcze raz. I teraz ważne, bardzo ważne ćwiczenie, bardzo ważne to, no, to też jako ćwiczenie uznajemy, prawda? Ułożenie ręki. Pracujemy tu w obrębie czterech progów. Problem jest w obrębie pięciu, dobra, przesadziłem, od 9 do 13, ponieważ tu mieliśmy 10, 12, 10, 12, 10, 12. Ja to gram po prostu drugim, czwartym, drugim, czwartym, drugim, czwartym, później pierwszym, czwartym, bo mamy 9, 12, pierwszy, czwarty. Później znowu pierwszy, czwarty. Pierwszy, trzeci. Spróbuj sobie to przećwiczyć. I oczywiście zadanie domowe do tego to jest po prostu grać slajdami. Po prostu pojeździć sobie slajdami w jedną i w drugą stronę i grać, zagrać dwudźwięki, czyli złapać po dwa dźwięki. Muszę się zbierać. Poćwicz sobie to koniecznie slajdami, dwudźwiękami. Także bajo.